Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz. To jest transmisja specjalna z okazji 400 subskrybentów. 400. To jest wał, oczywiście nie umiem w początki. Więc tak, dzisiaj zagramy sobie w symulator maszyna. Jest to stream przedłużany. Przyjedziemy do momentu, aż skończy się czas. Jeśli czasu zostanie na dłużej niż przewiduje to scenariusz, wtedy wybierzemy nowy, a czas zostanie zastopowany do czasu wyboru nowego scenariusza. Więc może tak, może przejdźmy od razu do rzeczy i zacznijmy uruchamiać nasz elektryczny zespół trakcyjny. Ja sobie tu jeszcze zobaczę, czy właśnie, aby na pewno wszystko jest w porządku. Już wiedziałem, że nie było. Dobrze. Motyw muzyczny w tle. Który będzie oczywiście ciszej. Dobra. I lecimy. Czy nam 5 minutek szybciej? Włączmy sobie podpowiedź. Uruchommy sobie baterie. Baterie załączone. Pociąg osobowy do stacji Golica. Na stacjach Ciepole, Swoszowice, Dębica, Brzosy, Kujacin, Jerzynianka, Nurzec, Mokra, Nowosielce. Odjedzie z toru 5 przy peronie 3. Prosimy zachować ostrożność. Dobrze. Już tak szybko od razu to nie odjedź. Kabinkę aktywujemy. Do przodu nie musimy dawać właśnie w tych składach. Włączmy sobie radio. Jaki kanał radiowy mamy? R5. Głośność. Dzień dobry, próba radia. Dzień dobry, słychać dobrze. Słychać dobrze, a to znaczy tylko jedno, że jest wszystko w porządku. Nie wiem, coś tu mam chyba. Co tego w mikserze głośności? Dokładnie. O to chodziło. Teraz jest wszystko w porządku. Dobra, załączmy wyłącznik szybciej, żeby już wszystko było gotowe, niech tu się uruchamia. Monitorki ładnie się nam wyświetliły. Kamery niestety nie ma, rozkład się jeszcze wczytuje. Dajmy mu chwilę, te syreny. Trąbi, ale zawsze. Otwórzmy drzwi z prawej strony. Wanie rozkładu, pięknie, ładnie. Luzujmy hamulec sprężynowy, naładujmy hamulce. Śnie. Trzeba dać tak. Czemu mi to nie chce luzować? To jest. A już wiem, co jest dobre. Ten jak ostro wjechał w peron, o matczo. Dziewiątka to. Może. To połączone, WCT. To się zgadza.
Oświetlenie przedziału wyłączone. Włączone, może włączmy. Światła do jazdy normalnej, dziennej. I tam jeszcze raz wszystkich przybyłych na transmisję. Dobrze, czekamy. 49 mamy mieć odjazd. Szkoda, że nie da się tego przestawić w inne miejsce. Powinniśmy jechać, czekamy już tylko na semafor. No, czekamy na semafor, jeszcze na razie cisza. Nic się nie wydarzyło. Jak ktoś jest, niech napisze coś na czacie, jak jest na transmisji, ja dziś widz. Bym sobie zobaczył, czy czat działa. Może ja sobie sam napiszę. Czy czat działa? Dobrze, wszystko działa ładnie, pięknie. 24800 gotów. Zamykamy drzwi, drzwi zamknięte. Czemu już tak ostro? Że to tamten tak ostro rusza, ale tamten chyba manewry robi, nie wiem, chyba tak. Odjeżdżamy, minuta opóźnienia. No tu jest według rozkładu. 20. Dobry ten tempomat, nie przyspieszył po to, żeby zhamować. Co tu chodzi? Dobrze, jedziemy. Opety dajmy na 70. Nie potrzebujemy więcej. No i lecimy. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Co tu się dzieje? Skład mnie nie słucha. Nie ma co tu chodzi. No teraz działa, dobra. Wiem, co się wydarzyło przed chwilą. Była cały czas 90.
czuwaczek, pamiętajmy. Kilometrze 15 z groszem będzie stacja. Się pole. Dawno nie jeździłem tam tym elektrycznym zespołem trakcyjnym. Dzisiaj nadeszła taka okazja. Mam nadzieję, że nie jestem ja ani za głośno, ani że symulator nie jest za głośno. Dawno transmisji na żywo nie było. Już wyszedłem z wprawy. Zastępcy podaje wygasło. Tak, wygasło. Podany zastępcy. Tak, podany jedziemy. Szybka kobieta, normalnie po takim wygaśnięciu semafora powinienem nagle wprowadzić i rozkaz pisemny, nie? Przepisów kolejowych. Czemu tak? Szkoda, że tu nie ma te 40, nie? Od razu, że je sobie wdusić. No i jesteśmy w Wsimpolu, otwieramy sobie drzwi z prawej strony. 27 WEB, Elfik od PESY. Osobowy 34800 na stawę. Mamy pospieszną. RC jako pospieszna, może być jako pasażerska, my jedziemy na pospiesznej. Ciekawostka. 3-4-800, gotów do odjazdu. Ile mamy opóźnienia? Minuty. Dwie, no. Dobra. To dlatego, bo zastępczy, nie? Nie będziemy dawać 100% mocy przy rozpędzeniu do 120 na godzinę, bo jest to bez sensu. Przecież i tak mamy poślizg na silnikach trakcyjnych, nie? Idzie?
która już się unormowała. Lewio. Dać do podskokach napięcia na silnikach. Drodzy Państwo, ja dalej zachęcam do pisania na czacie. Jakaś taka cisza cały czas. Samego początku transmisji. Mi 70, więc hamujemy. Mamy sobie tempomat. Witam serdecznie, panie Sławomirze. Zbliżamy się do stacji Swarzowice. No cóż, hamujemy. No iż ty. Stacja Swarzowice. Nie wiem, jeszcze się nie dogadałem z tym pociągiem, nie? Nie wiem, jak ten tempomat tutaj do końca chce działać i współpracować. Wykroczyłem wskaźnik. Nie wiem, o co z tym chodzi. Muszę jeszcze opanować do końca tą dźwignię mocy. Ale... 3-4-8, gotów do odjazdu. Pierwsze drzwi się zmieściły. Minutka opóźnienia. Super. Rodzi się schowały, możemy jechać. Właśnie, bo z opóźnieniem działa ten monitorek. I dlatego... Widzieliście, już pociąg ruszył, a dopiero potem skoczyło, że został odhamowany. Pewny semafor wskazuje sygnał stój. Już nie ma 70, dajmy te 120.
Przed nami ograniczenie do 90. Tak, tak, zamiłowanie do kolei już od dawien dawna. Już dużo lat się tym zajmuję i interesuję. Nie, tylko hobby odnośnie właśnie symulatorów i wiedzy kolejowej. A niestety mojego życia zawodowego nie udało mi się połączyć z koleją, ale cóż. Niby jak to mówią, żeby robić to, co się lubi. Aczkolwiek, no, nie wiem, czy tak do końca bym potem nie wyszedł z zamiłowania do kolei, jakbym zaczął to robić również w zawodzie maszynisty. Na co dzień. Nie, bycie dyżurnym ruchu nie jest trudne do opanowania, panie Sławomirze. Znaczy trochę podstawowej wiedzy. Znaczy jeszcze zależy też, jak pan chce wykonywać obowiązki dyżurnego. Właśnie chce pan robić to dobrze, to chociaż podstawy z instrukcji IR1 i IA1 trzeba znać. Jeśli chodzi o instrukcje kolejowe. To jest w sumie w tym wszystkim najtrudniejsze, bo podawać semafory to każdy umie, ale zrobić to tak, żeby pociągi jeździły planowo i w odpowiedniej kolejności, to już jest właśnie gorsze wyzwanie. A pan też gra w symulatory kolei? Też tylko tak z zamiłowania ogląda pan na razie materiały i się próbuje w to wdrożyć. Udało mi się w końcu opanować ten elektryczny zespół trakcyjny. Pan blokowywujemy drzwi. Musi być 6:30 odjazd, czy jesteś się planowa. Jest to 20 minut tutaj jechać dwuczłonowym, po prostu zwykłym impulsem. 3-4-8, gotów do wjazdu. Badającym się z dwóch zespołów trakcyjnych. No ja gdzieś wybrałem Elfa WEB27, który jest dłuższy. Więcej członów sobie, a zarazem no nie jest też aż tak długi jak dwa elektryczne zespoły trakcyjne. Jakby mi pan mógł tylko jeszcze napisać na czacie, czy wszystkie dźwięki dobrze słychać, symulator, nie, muzykę w tle, której na zapisie z transmisji nie będzie, ale teraz w trakcie transmisji jest.
Na miłowania jeszcze jest, ale pan nie gra. No, no, no właśnie, no ten brak czasu. No się zgadza, to jest właśnie najgorsze. No, no ja w takich czasach teraz żyjemy, że to ciągle coś. Też tak tą transmisję na żywo miałem robić niby w weekend, niby coś, ale byś mi się nie udało tego połączyć. To w te weekendy to też ciągle człowiek coś u domu próbuje poogarniać, porobić. Jeśli jest trochę więcej czasu. W przerwach od pracy jednak człowiek takimi rzeczami się musi zajmować też domowymi. Nie wiem, wszystko ok jest. Cieszę się bardzo w takim razie. Te niebieskie kontrolki tutaj na dole to są czujniki otwarcia drzwi, a te jasne niebieskie z przodu to są progi. Widzicie, zamknąłem drzwi, drzwi się zamknęły i progi się schowały, więc możemy nadać moc. I odjeżdżamy oczywiście planowo.